wieczór Państwu. Na zaproszenie Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Rady Państwa i Rady Ministrów przybyła do Polski z oficjalną wizytą przyjaźni delegacja partyjno-państwowa Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej pod przewodnictwem sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, prezydenta Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kim Ir-sena. Dworzec centralny w Warszawie. Transparent w językach polskim i koreańskim. Warszawa serdecznie wita przywódcę narodu koreańskiego, towarzysza Kim Ir-sena. Godzina 10. Pociąg specjalny z Moskwy. Dostojnego gościa i towarzyszących mu członków delegacji witają przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i państwowych z Wojciechem Jaruzelskim i Henrykiem Jabłońskim. Kim Ir-sen i Wojciech Jaruzelski oraz inne osobistości polskie i koreańskie udają się na plac przed dworcem. Orkiestra gra hymny państwowe Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i Polski. Przywódcy przyjmują raport dowódcy kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Towarzyszu sekretarzu generalny, dowódca kompanii porucznik Ciećka melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania. Wojciech Jaruzelski przedstawia dostojnemu gościowi przybyłych na uroczystość powitania członków władz partyjnych i państwowych. Kim Ir-sen wita się następnie z członkami Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego w Warszawie. Niezwykle serdecznie pozdrawiają przywódcę swojego państwa pracownicy Ambasady Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Warszawie. Po zakończeniu uroczystości dostojny gość w towarzystwie Wojciecha Jaruzelskiego udaje się do swej rezydencji. Siedziba Komitetu Centralnego Partii. Po południu odbyło się tu spotkanie pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Partii, premiera generała armii Wojciecha Jaruzelskiego, z sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, prezydentem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kim Ir-senem. Równocześnie rozpoczęły się rozmowy polsko-koreańskiego zespołu do spraw współpracy gospodarczej. Obradom współprzewodniczą członek biura politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Barcikowski i członek biura politycznego Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, premier Rady Administracyjnej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kang Song-san. Oba państwa łączą długoletnie więzy przyjaźni i współpracy. Polacy zawsze popierali słuszną walkę narodu koreańskiego z imperializmem. Tak było w latach 50., gdy wojska amerykańskie interweniowały zbrojnie na Półwyspie Koreańskim. Tak jest i dziś, gdy naród koreański, podzielony granicą na 38. równoleżniku, dąży do pokojowego zjednoczenia państwa i zlikwidowania napięcia w tym rejonie świata. Polscy inżynierowie i technicy pomagali w odbudowie i rozbudowie zakładów naprawczych taboru kolejowego w Fenianie, osiedli mieszkaniowych w Wonsanie oraz zmodernizowali kopalnię węgla w Andzu.
Pomyślnie rozwijają się stosunki handlowe między obu państwami. W tym roku obroty wyniosą 57 milionów rubli. Koreańczykom dostarczamy m.in. maszyny i urządzenia dla górnictwa, a zaopatrujemy się w magnezyt prażony, talk i cynk. Do Warszawy przybyła delegacja Sofijskiego Komitetu Miejskiego Bułgarskiej Partii Komunistycznej z pierwszym sekretarzem Georgijewem. Członkowie delegacji w towarzystwie członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego, pierwszego sekretarza Komitetu Warszawskiego PZPR Mariana Woźniaka złożyli wieniec pod pomnikiem bohaterów Warszawy. W Katowickiem przebywa delegacja partyjna z Doniecka pod przewodnictwem członka Biura Politycznego KC Komunistycznej Partii Ukrainy, pierwszego sekretarza Komitetu Okręgowego Wasilija Mironowa. Goście spotkają się z przedstawicielami załóg największych zakładów i aktywem partyjnym. Udziałowi młodzieży w kampanii wyborczej do Rad Narodowych poświęcono naradę aktywu Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Z rekomendacji ZSMP do Rad Narodowych kandyduje ponad 18 tysięcy młodych ludzi, w tym ponad 1600 do Rad Wojewódzkich. W Warszawie rozpoczął dwudniowe obrady pierwszy krajowy zjazd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki. W zjeździe bierze udział 138 delegatów wybranych przez 84 związki członkowskie federacji. Reprezentują oni pracowników bibliotek, muzeów, instytucji artystycznych, teatrów, wytwórni filmowych oraz zakładów produkcyjnych kultury. Zróżnicowane interesy i potrzeby poszczególnych grup zawodowych i środowisk reprezentowanych w federacji wymagają dziś bardziej niż kiedykolwiek prawidłowej artykulacji, reprezentacji i obrony tych interesów przez wspólne przedstawicielstwo związkowe. Zjazd nasz odbywa się w roku 65-lecia Ruchu Związkowego w Kulturze i Sztuce oraz w roku 35-lecia zjednoczenia tegoż ruchu. Po rozbiciu, po jego rozwiązaniu budujemy ruch związkowy od nowa. I zjazd dzisiejszy stawia sobie za cel najważniejsze opracowanie programu, pragmatycznego programu działania oraz wyboru władz federacji, które będą go realizowały. Program ten i działalność władz będą zmierzały do pełnej integracji i zjednoczenia ruchu związkowego w kulturze i sztuce. O nowych głosach w Republice Federalnej Niemiec w sprawach polskich mówić będzie redaktor Edmund Mędzlewski. Gdy przyglądam się ostatnio bońskiej polityce wschodniej, myślę, że mam prawo postawić pytanie, czyżby się niczego nie nauczyli? Bo oto w RFN znowu mnożą się w serdecznej zgodzie i przyjaźni deklaracje kanclerza i czołowych polityków o sympatii dla Polski i o woli normalizacji stosunków z nami, a zaraz obok rewizjonistyczne, antypokojowe gesty i wypowiedzi. Świeżo mamy znowu taki rewizjonistyczny pasztet, w którym w przykładnej harmonii manifestują swoje cele i poglądy centralne władze i czołowi politycy RFN obok rewizjonistycznych formacji. Oto przed kilku dniami delegacja młodych szlifierów, no nie powiem przecież młodych Ślązaków, złożyła na ręce ministra stanu w urzędzie kanclerskim Friedricha Vogla rewizjonistyczny apel opatrzony ponoć 20 tysiącami podpisów, a skierowany do władz polskich. Apel ten domaga się zagwarantowania praw człowieka i podstawowych swobód dla ponad miliona Niemców, jakoby mieszkających jeszcze w Polsce i tu, jakżeby inaczej, prześladowanych. W długiej rozmowie minister Vogel przekazał rewizjonistom pozdrowienia i poparcie kanclerza Kohla dla ich postawy i dla tez politycznych zawartych w apelu. Minister Vogel jednym tchem dodał, iż rząd federalny pragnie wypełnić układy wschodnie życiem i występuje na rzecz otwartego dialogu, również, tu cytuję dosłownie z komunikatu Federalnego Urzędu Prasy i Informacji, również w sprawie podstawowych praw Niemców na Śląsku, jak i w innych częściach Niemiec Wschodnich i Europy Wschodniej. Koniec cytatu. Następnego dnia ten sam urząd ponoć na skutek interwencji bońskiego MSZ poprawił, sprostował formułę użytą przez ministra, używając słów na Śląsku i w innych częściach Europy Wschodniej. Wymowne to było przejęzyczenie ministra stanu, jak wymowna jego przyjaźń i przyjazna rozmowa z rewizjonistyczną organizacją, jak wymowny apel podpisany ponoć także przez ponad 100 deputowanych do Bundestagu i Landtagów oraz szereg poważnych osobistości politycznych z rzecznikiem frakcji parlamentarnej CDU-CSU dla polityki wschodniej w Bundestagu Hansem Kleinem. Więc znowu werbalne deklaracje dobrej woli, rzekoma gotowość do normalizacji i wulgarny, wojujący antypokojowy rewizjonizm. Właśnie antypokojowy, bo każda próba
naruszenia jałtańsko-poczdamskiego ładu pokojowego oznaczająca dążenie do wchłonięcia Berlina Zachodniego i NRD, czeskiego rejonu Sudetów, naruszenia geograficzno-politycznego status quo w Europie z granicą na Odrze Nysie Łużyckiej, chęć wypchnięcia socjalizmu z Europy Środkowej oznaczają działania antypokojowe. Myślę, że jest jednak jedna rada. Zawiera się ona w słowach Władysława Gomułki. Nie istnieje problem granic, istnieje tylko problem pokoju, a rewizjonistycznym bojówkarzom i zimnowojennym politykom do sztambucha przypomnienie, nam w Polsce nie trzeba ani pięknych słów, ani pustych gestów i fałszywych uśmiechów. Czekamy na fakty, rzetelne i rozumne, pokojowe. Nie milkną protesty przeciwko zbrojeniom i rozmieszczaniu nowych amerykańskich rakiet jądrowych. W brytyjskim mieście Coventry wielotysięczna demonstracja antywojenna. Pod hasłami nie rakietom jądrowym, chcemy pokoju, 10 tysięcy osób przemaszerowało głównymi ulicami. Wezwano do zaprzestania wyścigu zbrojeń oraz wzmożenia działań na rzecz pokoju. Protestowano przeciwko rozmieszczaniu amerykańskich rakiet nuklearnych na terytorium Wielkiej Brytanii. W pokojowej manifestacji, która odbyła się w japońskim mieście Yokosuka w pobliżu jednej z baz wojskowych Stanów Zjednoczonych, wzięło udział około 300 tysięcy osób. Domagano się likwidacji amerykańskich baz wojskowych w basenie Oceanu Spokojnego oraz wycofania z tego rejonu okrętów podwodnych z głowicami nuklearnymi. Dekretem prezydenta zmieniono dotychczasową nazwę Gwinei. Zamiast Ludowo-Rewolucyjna Republika Gwinei, państwo to nazywać się będzie Republika Gwinei. Zmieniono również podział administracyjny. W Egipcie wybory do parlamentu. O 448 mandatów do Zgromadzenia Ludowego ubiegają się kandydaci rządzącej Partii Narodowo-Demokratycznej i czterech ugrupowań opozycyjnych. Dziś rano przed jednym z lokali wyborczych kandydat na posła z ramienia partii rządzącej oddał śmiertelne strzały do kandydata opozycyjnej Partii Pracy. Aby nie dopuścić do dalszych incydentów, które mogłyby zakłócić przebieg głosowania, władze postawiły w stan gotowości 30 tysięcy funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Sztokholmski dziennik Svenska Dagbladet poinformował, że w związku z zaostrzeniem konfliktu iracko-irańskiego z rejonu Zatoki Perskiej zostaną wycofane 4 tankowce szwedzkie. Armatorzy motywują tę decyzję względami bezpieczeństwa. Wzrasta bowiem napięcie w rejonie Zatoki Perskiej. Stacjonujące tu okręty brytyjskiej marynarki wojennej postawiono w stan gotowości bojowej. Akcja ta wskazuje na koordynację działań Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w tym rejonie. W pobliżu Zatoki skierowano amerykański okręt wojenny Luz. Jest to już druga po lotniskowcu Kitty Hawk jednostka floty Stanów Zjednoczonych w tych wodach. Z Tokio wrócili przedstawiciele polskiego środowiska fan-klubu Zygmunt Stoberski, Mikołaj Melanowicz i Wacław Sadkowski. Uczestniczyli w 47. Światowym Kongresie fan-klubu. Sytuacja literatury w wieku atomowym i podtytuł angażujący osobiste poczucie odpowiedzialności każdego z piszących. Dlaczego piszemy? W dyskusji padały na ten temat odpowiedzi różne, wszystkie niezmiernie osobiste i bardzo zaangażowane. Oczywiście rozrzut opinii bardzo znaczny, ale zamknęła się ta dyskusja po wzięciu wspólnej uchwały, wniesionej zresztą przez pen-kluby obu państw niemieckich i pen-klub szwedzkich, uchwały potępiającej wojnę i wzywającej do obrony pokoju. Cień wojny ciążył zresztą nad całością obrad, także i nad sekcjami szczegółowymi, które zajmowały się na przykład prawami człowieka, sprawą bardzo ostro dyskutowaną. W tej sekcji padały głosy też niezmiernie kontrowersyjne, ale znowu dominowało poczucie odpowiedzialności szeroko pojęte, poczucie odpowiedzialności za prawo każdego człowieka do czynnego uczestnictwa w kulturze, a nie tylko prawo do czystego eksperymentu, czy swobodnego poszukiwania, swobodnej gry wyobraźni. Jakie są formy aktywności członków pen-klubu i całej organizacji? To jest rzeczywiście jedna z najbardziej u nas zasłużonych organizacji literackich. Wiąże się oprócz imienia Żeromskiego, także z nazwiskiem Jana Barandowskiego, który był wieloletnim prezesem tego stowarzyszenia. Najogólniej biorąc, zajmowało się ono zawsze prezentowaniem, zbliżaniem literatur obcych czytelnikowi polskiemu i vice versa, przedstawianiem opinii światowej, opinii literackiej, najcenniejszych wartości piśmiennictwa polskiego. Przechodził oczywiście ten klub różne koleje, miał okresy świetniejsze i okresy uboższe, ale
Z niektórych jego działań pozostał w kulturze trwały i niezniszczalny ślad. Na przykład wieloletnia praca seminarium poświęconego sztuce przekładowej zaowocowała wydaniem 2 tomów studiów o sztuce przekładowej, które są właściwie kanonem polskiej myśli translatorskiej. We wrześniu ubiegłego roku został powołany zarząd tymczasowy pen klubu. Świadczy to o tymczasowej sytuacji w polskim środowisku pen klubowym. Tak, ta aktualna sytuacja jest sytuacją przejściową, ale stowarzyszenie zostało reaktywowane i ma wszelkie szanse i wszelkie zresztą powody, żeby w pełni wrócić do swoich powinności, swoich powołań w życiu kulturalnym kraju. Dyskutuje się w tej chwili o tych sprawach, szuka się zarówno możliwości powrotu do form już sprawdzonych, jak i wypracowuje mógłby się jakieś pomysły. Mógłby pan podać jakieś konkretne przykłady tej działalności? Tak, na przykład zareagowaliśmy, środowisko klubowe polskie zareagowało na zapytanie Akademii Szwedzkiej dotyczące kandydata polskiego do Nagrody Nobla, do kolejnej Nagrody Nie Nobla, może pan podać. Nie, to jest ścisła tajemnica, statut Akademii Szwedzkiej zabrania udzielania takich informacji. Myśli się oczywiście o wznowieniu działalności koncepcyjno-odczytowej, o wielu różnych innych sprawach, ale przede wszystkim o uporządkowaniu wewnętrznych spraw w tym klubie, co jest przedmiotem zainteresowania także ze względu na międzynarodowy charakter tej organizacji. A na forum międzynarodowym? Właśnie, chcemy na nie wrócić i toczą się w tej sprawie rozmowy. Na przełomie września i października będziemy przyjmowali w Polsce Pera Westberga, bardzo znanego pisarza szwedzkiego, prezesa Światowego Pen Klubu, który na miejscu, upoważniony do tego przez kongres w Tokio, po rozmowach wstępnych, który już z nami odbywał, zechce się zapoznać z naszą sytuacją i dopomóc nam w znalezieniu najwłaściwszych i najbardziej skutecznych form istnienia i działania Pen Klubu w naszym życiu kulturalnym i społecznym. W Krakowie drugi dzień 24 Ogólnopolskiego Festiwalu Krótkiego Metrażu. Zaprezentowano 26 filmów. 30 lat temu działalność stałej koszalińskiej sceny teatralnej zaczęła się od fredrowskich ślubów panieńskich. Później były dziesiątki przedstawień, sporo nagród i wyróżnień na festiwalach, tysiące kilometrów przemierzanych przez teatr na wiejskich i miejskich trasach objazdu. Bałtycki Teatr Dramatyczny imienia Juliusza Słowackiego w Koszalinie działa 30 lat i na swój jubileusz zaprasza publiczność środkowego wybrzeża i ziemi nadnoteckiej na Dziady Adama Mickiewicza. Reżyserem przedstawienia jest Krzysztof Rotnicki. Cóż to, patrz, z zachodu, tam, od Gedymina Grodu, wśród gęstych kłębów zamieci kilkadziesiąt wozów leci. Wszystkie lecą ku północy, lecą, ile w koniach mocy. Widzisz tego tam, na przedzie, w czarnym stroju. On! Tu jedzie. I znowu nazad zawrócił. Jest to przedsięwzięcie tyleż ambitne, co ryzykowne, ale nie ponad siły koszalińskiego zespołu. Dziady koszalińskie to realizacja uwzględniająca z dbałością materię tekstu, ale nie pozbawiona akcentów nowych. Interesujące jest rozwiązanie sceny obrzędu, potraktowanej jako psychodrama, gdzie guślarz występuje w roli doświadczonego psychoterapeuty. Świat ludzi i zjaw potraktował reżyser w sposób równoprawny, a dużym atutem spektaklu są zdyscyplinowane chóry, podobnie jak niektóre epizody, zwłaszcza pani Rolison, w której roli to występuje Jadwiga Bryniarska. Roman Lis, kreujący postać Gustawa Konrada, na którym spoczywa główny ciężar spektaklu, na ogół dobrze wywiązuje się ze swego zadania, a wielką improwizację, esencję romantycznego prometeizmu podaje w sposób umiejętny, łącząc wysoką temperaturę emocjonalną z racjonalnym, intelektualnym sensem tego monologu. A więc mamy do czynienia ze spektaklem godnym 30-lecia teatru. W podretuszowanej scenografii w Białogardzie w województwie koszalińskim powstaje nowy polski film. Tytuł tego filmu Pobojowisko, na podstawie powieści Wacława Bilińskiego Wrócić do siebie. Białogard gra powojenne małe miasteczko, do którego jesienią 1945 roku wracają różni ludzie. Jest wśród nich zdemobilizowany oficer Wojska Polskiego.
Reżyserem filmu jest Jan Butkiewicz, a film powstaje w zespole Iluzja. W filmie grają Janusz Rafał Nowicki, Karin Gregorek z NRD, Jacek Strama i Adam Trela. Operatorem filmu jest Wacław Dybowski. W Olsztynie zakończył się centralny przegląd amatorskich zespołów artystycznych Wojska Polskiego. Nagrody wręczał zastępca szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, szef Zarządu Kultury i Oświaty, generał brygady Albin Żyto. Trzy pierwsze miejsca zajęły zespoły Niebieskie Berety, Kiras Jerzy oraz Nóż i Widelec. Powiedz miłość swej dziewczynie wyznaję, nowy statek już z pochyli dziś spłynął, los się Wisły znów przejrzał się za te. Warszawski Teatr Syrena, który do niedawna prezentował publiczności przedstawienie Seks i polityka, występuje z premierą widowiska pod także obiecującym tytułem, mianowicie Seks i pieniądze. Było łatwiej pogodzić seks z polityką czy seks z pieniędzmi? Proszę pani, no tu odpowiedzi mogłyby być różne, ponieważ był seks, a nie było pieniędzy, tylko polityka, to można powiedzieć, że z seksem nam się nie powiodło i próbujemy jeszcze raz. Albo można powiedzieć, że nie powiodło się nam z polityką, to próbujemy z pieniędzmi. I można by to mnożyć tak czy inaczej. A wydaje mi się, że trzeba odpowiedzieć, że ponieważ poprzednia premiera tej spółki autorskiej Daniela Pasenta i Ryszarda Marka Grońskiego spotkała się z wielkim odzewem naszej publiczności. W praktyce około 200 przedstawień, 200 kompletów, co w dzisiejszych czasach jest na pewno sukcesem teatru, więc udało nam się ich namówić na drugie widowisko, tym razem już bez sztafażu historycznego, już jawnie współczesne i to właśnie seks i pieniądze. W Bielsku Białej zakończył się 11. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalkowych. Przez 8 dni na bielskich scenach wystąpiło 39 teatrów z 23 państw, w tym 9 teatrów polskich. Duże zainteresowanie wzbudziły towarzyszące festiwalowi wystawy plakatu oraz masek obrzędowych i teatralnych. Warszawskie giełdy działają od dziś na nowych zasadach. Szczegóły w relacji reportera. Od dziś decyzją prezydenta Warszawy warszawskie giełdy czynne będą tylko w niedzielę. Na giełdach wywieszono w widocznych miejscach regulamin informujący, co wolno tu sprzedawać, a czego nie. Czytamy w nim. Nie wolno handlować artykułami pochodzenia ze sklepów państwowych lub spółdzielczych, nowymi artykułami pochodzenia zagranicznego, zwłaszcza ze sklepów kapeksowskich, nowymi książkami, płytami i kasetami, chyba że sprzedający posiada koncesję. Warto przy tej okazji przypomnieć, iż decyzja prezydenta była konieczna, gdyż od pewnego czasu jarmarki stały się przykrywką dla działań spekulacyjnych, indywidualnych osób, a także zorganizowanych grup przestępczych. Z reporterskiego obowiązku należy odnotować, iż nie zauważyliśmy rażących przykładów nieprzestrzegania regulaminu. Dziś na warszawskiej giełdzie samochodowej za nowego Fiata 125P żądano 850 tysięcy, natomiast za nowego Malucha 500 tysięcy. Informacje sportowe. Dobry wieczór. Sportowym wydarzeniem dnia są dzisiaj dwa rekordy świata radzieckich lekkoatletów. Na międzynarodowych zawodach w Bratysławie mistrz świata Siergiej Bubka pokonał wysokość 5 metrów 85 cm, poprawiając poprzedni rekord świata Francuza Thierry Pinierona o 2 cm. Drugi w tym konkursie był Władysław Kozakiewicz, 5 metrów 50 cm.
Natomiast na zawodach w Soczi Natalia Lisowska pchnęła kulę na odległość 22 metrów 53 cm, poprawiając poprzedni rekord Ilony Supianek o 8 cm. W piłkarskiej ekstraklasie dzisiaj 3 spotkania to relacja z meczu Wisła-Widzew. Piłkarzom Wisły w ciemniejszych koszulkach bardzo dziś zależało na pokonaniu Widzewa. Grać będą bowiem z Lechem w finale Pucharu Polski. Jeśli więc mistrzem będzie Lech, Wisła ma zapewniony start w europejskim Pucharze Zdobywców. Dobry mecz, szybka i płynna gra Wisły i Widzewa. Ambitna postawa drugiej linii Krakowian w składzie Nawałka, Targosz, Wróbel. 39. minuta meczu. Dośrodkowanie Nawałki, główka Targosza, mija się z piłką Świerczewski, ale jest Michał Wróbel i zaskakuje Józefa Młynarczyka. 1-0 dla Wisły do przerwy. Po zmianie stron przewaga Widzewa. W 49. minucie rzut wolny dla Łodzian. Mija się z piłką Zajda i Smolarek ustala rezultat meczu na 1-1. W pozostałych meczach Pogoń zremisowała z Bałtykiem 1-1, a Legia wysoko pokonała Górnika z Wałbrzycha 5-0. W tabeli prowadzi Lech przed Widzewem, Pogonią i Legią. Jeszcze piłkarska informacja z Kijowa. Polscy juniorzy występujący w Mistrzostwach Europy w swoim drugim występie pokonali Bułgarów 1-0. Od wczoraj do 3 czerwca w całym kraju trwa Tydzień Kultury Fizycznej. Jego inauguracja miała bardzo uroczystą oprawę i obfitowała w różnorodne imprezy sportowo-rekreacyjne. Na wielu z nich byli dzisiaj z kamerą nasi reporterzy. Zgodnie z zaleceniami współorganizatorów Tygodnia Resortów Sportu oraz Oświaty i Wychowania, inauguracja przebiegła przede wszystkim pod znakiem masowych imprez biegowych. Wczoraj i dziś, jak Polska długa i szeroka, odbywały się więc biegi dla dzieci, dla dorosłych na lekkoatletycznych bieżniach i trasach przełajowych. Biegano w Warszawie i w Murowanej Goślinie, w Solejówku i Bolesławiu. Do organizacji biegów i festynów włączyły się także Szkolny Związek Sportowy, LZS, TKKF, organizacje młodzieżowe, kluby sportowe, zakłady pracy i spółdzielczość mieszkaniowa. Podobne imprezy będą rozgrywane w najbliższych dniach we wszystkich polskich miastach i wsiach, a na zakończenie tygodnia zaplanowano szkolne festiwale sprawności rowerowej. W finałowym spotkaniu rozgrywanego w Düsseldorfie tenisowego Pucharu Świata zmierzyły się reprezentacje Czechosłowacji i USA. W pierwszych pojedynkach John McEnroe pokonał Iwana Lendla 6-3, 6-2. Natomiast Thomas Smith niespodziewanie pokonał Jimmy'ego Ariasa 4-6, 7-6, 6-4. Stan meczu USA-Czechosłowacja 1-1. Kolejne dwa rekordy Europy ustanowiono podczas pływackich mistrzostw Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Dirk Richter na pierwszym planie przepłynął 100 metrów stylem grzbietowym w czasie 55,45 sekundy. Natomiast Astrid Strauss przepłynęła dystans 800 metrów stylem dowolnym w czasie 8 minut 28,36 sekundy. To wszystko ze sportu. Dziękuję. Dziś postanowiliśmy zrezygnować ze spaceru w łazienkach i na starówce. Wybieramy się za miasto. Na ostatnią już w tym roku niedzielną majówkę. I to rzeczywiście indywidualnym środkiem transportu. Łatwiej i przyjemniej byłoby parostatkiem, ale to sprawa przyszłości. Bez obaw, bo urządzenie jest tak proste, że psuje się rzadziej niż na to wygląda. Gnamy więc bezpiecznie cyklistradą do Powsina, z satysfakcją mijając benzynowe stacje. Sezon już się rozpoczął. Widać to wszędzie wokół. Okazuje się, że majówka to pomysł popularny. Nic dziwnego, między innymi tu wszystko bardziej smakuje. A gdyby szło na deszcz, to jest jeszcze cepeliada. Przepraszam, ma pan koszyk na grzyby? Tak. Pisz. Dziękuję bardzo. Skoro grzyby są na bazarach, to może będą i w lesie. Udało się? Ja myślę, że się udało, ciepło jest. A nie, ja myślę o grzybach. No to mnie się nie udało, bo ja nic nie mam. Od rana troszkę mi się zeschły. To nic, w ciągu najbliższych 2 dni jeszcze pan nazbiera grzybów, bo będzie ciepło i będą padały deszcze. A później? Później rozpogodzi się, ale z kolei będzie chłodniej. Pod koniec tygodnia mniej więcej od 13 do 18 stopni w dzień tylko. Już pora wracać, żeby zdążyć, bo rowerem wolniej. Europa południowa i północna jest pod wpływem wyżu. Centralne i zachodnie obszary kontynentu obejmuje niż. Jutro klin wyżowy z nad Polski odsunie się na wschód, natomiast od południowego zachodu zacznie się przesuwać płytki ośrodek niżowy z frontem atmosferycznym.
Ciśnienie, wystąpi niewielki spadek ciśnienia, po południu w Warszawie było 997 hektopaskali. Napływa trochę chłodniejsze i wilgotniejsze powietrze z południowego zachodu. Zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające do dużego, miejscami opady, przeważnie przelotne oraz lokalnie burze. W nocy i rano we wschodniej i północnej części mgły. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, podczas burz porywisty południowo-wschodni i wschodni, skręcający na południowy i południowo-zachodni. Temperatura w nocy od 6 stopni na północnym wschodzie do 11 na południowym zachodzie, w dzień od 15 na zachodzie i wybrzeżu do 24 na południowym wschodzie. I to już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy w tym wydaniu dziennika. Do widzenia Państwu.